Taki bardziej zdecydowany atak zakończony strzałem, znów zablokowanym. Tak w zasadzie Meduszewski to nie miał okazji do interwencji. Teraz będzie groźniej, Kałużny i bramka. Wisła prowadzi 1-0 w Zagłębiu, a to jest właśnie to, co dla sportowca najpiękniejsze i najfajniejsze, bo pogrążył swych byłych kolegów na przekór kibicom Zagłębia, którzy tu od kilkunastu minut urządzają prawdziwą kocią muzykę. Kilkakrotnie sfaulowany przez byłych kolegów Zagłębia, tym razem jednak znalazł sposób na Mioduszewskiego. Jeszcze raz ta sytuacja, odbita piłka przez Dziarmagę, przed pole karne. Kałużny ustawiony tak, jak przystało na pomocnika dysponującego dobrym